Wy skurczybyki nawet nie dacie mi się pocieszyć pieprzoną naturą, no. Gincie. Greenpeace nie będzie zadowolone. W sumie wiecie co, walić was. W sumie może Punisher mi się przyda. Czas wypróbować nową broń. Słabsza, ale przykuwa chociaż. Widzieliście? Dwóch naraz walnęło. Cholera. Chyba za sobą już dynamitów nie mam. O shit! Moherowy beret. Cholera. Hell yeah. Tak więc no. Ta, git. Co mogę jeszcze o tej grze powiedzieć? No cóż, trzeba przyznać, że różnica między trójką a czwórką jest dość diametralna, jeżeli chodzi ogólnie o gameplay. W sumie między Code Veronica też, bo w sumie Code Veronica to była tym prawdziwym, ostatnim Residentem, w którym steruje się jak w klasykach, czyli no kamera nie była zza głowy, tylko gdzieś tam kąty kamerowe były, tworzyły terror i tak dalej, no nie. Ale ten, no... Czego? Tutaj ośpi. No. I tak, co mogę jeszcze powiedzieć? Ale trzeba przyznać, że czwórka przeszła przez dość sporo modyfikacji przez proces jej tworzenia. I no... Dzięki niej na przykład nie mielibyśmy Devil May Cry. Ani Onimuszy. Jeżeli nie wiecie co to Onimusza, to gra podobna do Resident Evil od jedynki do Code Veronica, tylko że z samurajami. Się nie napierdziela pistoletami, tylko mieczem. Kurde! Wiecie, katanami i takie. Bardzo fajne, polecam. Grałem w trzy pierwsze części. Wiem, że jeszcze jest trochę Onimusz, ale... Słyszałem, że nie są aż tak dobre. A! Kurwo jedna. Twojego kolegę też rozwalę. Chodź tu. Cholera! Blać! Dość tego. Po dobroci nie można? Ej no! W takim razie zrobię tak. Śmierć wszystkim skurczybykom. A i przy okazji. Albo pani Shera wezmę, ma więcej naboi w magazynku. Ta jest. Myślę, że jest git. Zaraz będziemy przez 2 godziny nagrywać. Znaczy, no, nagrania będzie zaraz 2 godziny. A jako, że dziś mam trochę labę, to może posiedzę nieco dłużej. Chcecie też bić te pochodnie, kiedy są zapalone. Czasami też z nich wylatują skarby. Mam tutaj coś? Nie. Spadam! Ta scenka jest opcjonalna, by the way. Pokazuję wam, bo jestem taki fajny. Karmią nim rybki. Dosłownie. Kurde, w tej wersji PC-towej te cutscenki wyglądają chujowo.
Oh my god, takiego konia to ja bym chętnie sobie złowił. Co z tym, z tymi cieniami, widzicie tamo? O, teraz już zniknął ten cień. A nie, teraz już jest. Czy to chmury? Czy co? Dziwaczne. Ale nieważne. Widzieliście to gówno? Co tam zjadło tamtego? Będę musiał się z nim napierdzielać teraz. Złota bransoleta z perłami. Perlaż. Zawsze mnie ta reklama trochę tego perlaż tej wody dziwiła, no bo... Dobra, zamawiasz tą cholerną wodę, to czemu tak później łasisz się do tej szklanki z wodą? Jakbyś miała cieczkę. Tak o. Tak o. To chyba wszystko. Sejwniemy oczywiście. Tutaj jest fajny też easter egg z tym całym potworem. Strzeli parę razy do wody, stojąc na tym molo, to nas zje. Ale ja tego nie pokażę, bo mam już dwa dedy na koncie i nie chcę tego powiększać. Tak przy okazji nie będziemy w tej walce żadnego ammo marnować. Mamy nieskończoność harpunów, więc hej. Trzeba będzie tylko uważać, jak on będzie pływał. Ja mam płynąć? Tędy. Tak zostanie nam... O, no właśnie. Zostaniemy przeszkodzeni. W tej wodzie też byś mógł umyć ten zegarek, tylko tak mówię. Chociaż nie, już go nie mamy. Cholera. Oh my god! Jaki wielki karp będzie co jeść na święta Bożego Narodzenia. Ma rozmach, skurwysyn. Dobra, trzeba tutaj teraz uważać. Nie płyńcie w te pniaki. Celujcie w niego. O, chwila, moment. Też się tak wynurza, to trzeba też uważać. I oh my god, możemy celować ruszając się jednocześnie. W rezydentach? Kto by przypuszczał? Cholera, myślałem, że quickscopuje go. Leon, celuj jak trzeba. Okej, dobra. Trzeba uważać. Ale strzałka nam pokaże, gdzie mam, kurde, w niego celować, gdzie on jest. O, na prawo, na prawo. Tutaj. Należy parę razy w niego walnąć, żeby spadł na ryj. Dzień. O, chwila. Ta, czasami ta walka może być długa, szczególnie jak ostrożnie do tego podchodzisz. Myślę, że tu będzie ok. Dobra. Teraz spokojnie. Myślę, że będzie, no, na prawo. Siema, skurczybyku, otwieraj japę. Mniam, jakie dobre, pełne żelaza. Myślałem, że go jeszcze trafię. O cholera, było blisko. Myślałem, że się z nim zderzę. Jest! Udało się! No damage, bitch! No damage! Co ty na to? Ale to nie koniec. Czeka nas quick time event. Nie! Uratuję cię! Tni Leon HM01! Udało się!
Jesus Christ, quick time eventy w tej grze są zjebane. Szczególnie o takim jednym myślę. W późniejszym stadium gry. Ten to dopiero mi w dupę dawał. Jakby nigdy nic, płyniemy sobie dalej. Oh my god, AIDS działa. Co oni ze mną zrobili? Dobranoc. Koniec rozdziału. Hell yeah, nie było tak źle. Dwa razy padłem, dobra, ta druga śmierć dla mnie się zalicza. To nie przez głupotę, myślałem, że Flash go zflaszuje i... Ale oczywiście nie poszło po mojej myśli. Nie śpi tak na podłodze, Leon, tam jest łóżko, brudne, ale lepsze to niż brudna podłoga. Chociaż nie, może jest to psrane, to może lepiej na podłodze spać. Gdzie tu jest toaleta? Widzicie, dzieci, tak się dzieje, jak nie uwalniacie krakena w kibelku. Macie potem koszmary, że was kraken zawładnie wami. Leon, it's been 6 hours since our last transmission. Ale tu nigdzie nie ma toalety, Hannigan, uspokój się. Anyway, I started to feel dizzy and w krzaczku tego nie zrobię. Lost consciousness. Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Ja bym potrafił w krzaczku zrobić tak. I'm all right now. I'm gonna continue. Ale niektórzy ludzie mają z tym problem. Na przykład brak papieru toaletowego. Jak jakieś liście w lesie są, to nie ma nic użytecznego. Tutaj jest kartka. Anonim. Za wodospadem ukryto cenny przedmiot. Jeśli zdołasz go zdobyć, uwolnisz Ashley z kościoła. Uwolnisz krakena! Ale ostrzegam, droga do kościoła nie będzie spacerem po parku. Wypuszczono coś, co zwoł El Gigante Retard, zatem niech Bóg ma cię w opiece. Jeśli chodzi o to, co znajduje się w twoim ciele, gdybym była w stanie, to bym ci pomogła, ale to niestety przekracza moje możliwości. Była? Któż to może być? Chwila. Jakie to brudne. Może jednak podłoga jest lepszym tym... lepszą tą alternatywą. Dobra, to miejsce też jest fajne. Dlaczego? Pokażę wam dlaczego. Może tym razem, kurde, będę mógł bez problemu je wziąć łodzią. Cholera. Tutaj granatem raczej ich nie pieprznę, bo... Uwolnić Nemo! Dobra, jeden. W którym strzale? Siódmym? Ósmym? Jest! Dobra, dwa wystarczą. Nie kurde! Weź. No super, już miejsca nie mam. Jak to ogarnąć? Zrobimy tak. Już naprawdę miejsca nie mam. Najwyżej trzeba będzie coś do śmieci wyrzucić. Wyrzucić coś do śmieci, bo już tego nie kocham. No to mamy problem. Tetris już nie wystarcza. Ile mam HP? Cholera. Przyładuję pistolety. Nie, kurde! Ach, muszę na molo wejść.
żeby przyładować moje bronie. Coś logiczne. Nie mogę tego przecież zrobić w łodzi. Myślałem, że trochę mi... Trzy, kurde, ammo. Nie chciałbym wyrzucać tego do strzelby i tego do snajperki, bo wiadomo, kurde, będzie za to kasa. Walić te ryby. Zmarnowałem tylko amunicję na nie, ale co mi tam. Chwila. A nie, no nie wszystkie pochodnie można zestrzelić. Chwila, te nie. Ma muszą mieć... Nie, zaraz, mają te drewienka czy coś. Nieważne. Tak w pochodniach nic zwykle ciekawego nie ma. Więc zbyt dużo nie tracicie, jak ich nie zestrzelacie. To chyba można. Kurde, gro, nie pokazuj, jaki ze mnie debil. Współpracuj ze mną. A tak, proszę państwa, dzieje się z waszymi głowami, jak nie myjecie się regularnie. A! On ma siusiaka na głowie. Co ja teraz zrobię? Niech ktoś mnie uratuje. Wiem, co mnie uratuje. Flashbang! Tak, jeżeli widzicie siusiaki, używajcie flasha. Masz po dupie. Jestem takim dżentelmenem. Nie, ale widziałem tam jeszcze jedną. Nie, to spadaj, kurde. Przestanę patrzeć na te cholerne pochodnie i tyle. Przy okazji, mapa. Dokupiłem mapę skarbów, nie? Może coś przeoczyłem. Nie, wszystko chyba zgarnąłem. Widzicie te gwiazdki? To tutaj skarb jest. Zaraz będzie tutaj jeden. What do we have here? Handlarz, no tak! Zaraz, mogę tam... Fakt, dobra, ważne, muszę pójść do handlarza, bo tam też bardzo dużo fajnych rzeczy jest. Zapomniałem kompletnie o tym. Tak więc trochę zbacktrakujemy i ogarniemy, co tam jest. I później, jak ogarniemy, co tam jest, to wrócę tutaj i będziemy iść dalej. Ponieważ lubię marnować czas wszystkich. Kurde, myślałem, że będę taki trochę bardziej ubity, szczerze mówiąc. Bo no... Jednak wstałem w środku nocy, nie? I myślałem, że coś to wpłynie negatywnie na mój komentarz. Ale no, na początku jakoś tak szło średnio, ale teraz nie jest źle. Ten Red Bull mi chyba pomaga. Siema, Pało. Pozwól, że ograbię cię z tej miejscówki. Zanim do ciebie pójdę i sprzedam wszystko, co ci, kurde, co znalazłem tutaj. Jestem dupkiem. Tu chyba znajdujemy ten klejnocik jeden do tego, jak to się nazywa, do kufla chyba? Tak więc no, warto tutaj przyjść. Pchnij, Leon, naprężaj muskuły. America, fuck yeah. No. Ta pochodnia coś w sobie miała. O, mówiłem, zielony klejnot. Chociaż nie, zaraz. Zeskocz. Tego to ja nie wiedziałem. Siema. Pozabieram ci wszystko. Ale nie, nie jestem, kurde, gadem takim niedobrym. Stawię ci trochę, kurde, tych spraw, że będziesz mógł sobie sprzedawać je ile wlezie. Spindel. Dobra, klucze skarby. Ty idziesz tu. O cholera, sorry. Że mi się odbija, ale ten Red Bull jest gazowany.
Przynajmniej nie Beckham. Już mi się kurde przypomina pierwszy odcinek z Słonika do TXI. Kurde w tym. W sumie w ogóle pierwsze odcinki krapów mi się przypominają. Pamiętam jak ludziom przeszkadzało to, że bekałem. To przestałem to robić, widzicie? Słucham widzów. Hell yeah. Niech będzie. Nie będę patrzeć na te naboje na razie. Teraz to by mi ta ryba weszła. Wiem co zrobię. Upoluję sobie jedną. Chociaż... czy mi się chce? 6 miejsc, tutaj 5. Nie chce mi się w Tetrisa bawić. Na pewno tego pożałuję, bo one uzdrawiają, ale co mnie tam. Póki nie masz broni, to masz dużo miejsca w walizce. Już 2 godziny, fuck me. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Tak więc no. BUM! W sumie też chciałbym wrócić, tak szczerze mówiąc, do ogrywania Silent Hilli. Mam 4 do odegrania wzwyż. 1, 2 i 3 już zrobiłem let's playa. Fajna sprawa. Ale no, jakby to powiedzieć, Silent Hill 4 to jest jeden ten, w cudzysłowie, prawdziwy Silent Hill, zrobiony przez Team Silent, albo przynajmniej tego, co się z niej zostało. Bo późniejsze Silent Hille są zrobione przez kogoś innego. Kurde, te Konami to samo nie wie, co robić z tym, co robiło z tą całą serią. Zawsze wydawało mi się, że jest tu coś do znalezienia, ale... może coś jest, a ja zapomniałem. Bo jestem zapominalski. Fajnie by było, jakbym doszedł do pewnego bossa, z którym Toksik miał problemy. Czemu ja kurde te pochodnie sprawdzam? To nie ma sensu. Granat. Granaty są fajne, nieraz uratowały mi życie. Czasami po prostu bronie palne nie ten. Nie wystarczą. Trzeba trochę mieć tego powera, że tak powiem. O, chwila. Słyszałem coś. Wypierdzielaj, daj mi się rozejrzeć w spokoju. O, dziękuję. Tutaj jest skarb. Szpindel. No. Tutaj. No przecież, tutaj też są fanty. Myślę, że jak się zbiera te fanty, to... jak wie się, gdzie co jest, to... challenge w sumie nawet może i nie są zbyt challenge'owate. Chwila. Chociaż boję się paru bossów. Bo... jednak ammo trzeba oszczędzać, nie? Najwyżej jak coś pójdzie nie tak, to zawsze mogę kupić ten... granatnik na jeden raz, to bardzo go skrzywdzi, ale to tylko wtedy, kiedy już naprawdę walka będzie trwać długo i nic z tego kurde nie będzie. Ale no, będę starał się bossów rozwalać z pistoletu. Od razu mówię. Tylko co będzie, jak ammo mi zabraknie, oh my god. To będzie niezła siara. Muszę być celny, muszę być zwinny. Muszę wszystko rozpierdzielać na mojej drodze. Tak, ciągnij za dźwignię. Tylko nie mów, idź już spać. Co ja kurde dzisiaj gadam? W sumie no, zwykle też gadam jakieś debilne rzeczy, ale dzisiaj to tak trochę bardziej niż zwykle. Hej, tak jak powiedziałem, wstałem dzisiaj w środku nocy. Może to ma do rzeczy coś. Come on, bitch! Let's go! Tutaj zaraz przyjdą na nas śmierdziele. Będzie Un Forestero! Albo oto.
Dobra, więc tak, to co ja tutaj lubię robić, to strzelać w nich, kiedy skaczą przez skrzynię. Wtedy, o, tak spadają fajnie. Ale w... czy on, kurde, wskoczył do wody? Ja pierdzielę, wiem, że, kurde, śmierdzicie, ale chyba jak chcecie mnie załatwić, to to tak się nie robi. Ale wolę ten zrobić tak, o. Czekać aż przylazł, bo jednak fanty się liczą. Kurde, świecą im się oczy, nie podoba mi się to. Spora szansa, że brzydalami się stanę. O, chwila. Nie mam flasza. Mamy problem. O Jezu, wypierniczaj! No. Nie było warto. Co ja dostałem za nich? 700? 1800 kasy. Równie dobrze mogłem ich wszystkich wywalić do tego. Do mułu. Nie do mułu, do wody, kurde. Szkoda, że ammo nie można w tej grze kupywać. Z taką ilością pieniędzy to bym było super. Tędy. Ale co zrobisz? No niestety. Dawno Marychy nie było. Shit, ile ja mam tego? 4 zwykłe. Jedna pełna mieszanka i jedna niepełna. Żółta by mi się przydała. Żółta nam HP zwiększa. Pewnie już o tym wiecie. Oczywiście, że biorę. Ja jestem, kurde, piratem leonobrodym. Ja plądruję wszystkie wioski. I morza. I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. No co ty nie powiesz, to w takim razie chyba wiadomo, co trzeba z tym zrobić. Jestem Leon, kapitan oczywisty. Rek się sobie śpi, dwulicowy śmierdziel. Zamiast przyjść ze mną pospać, to nie, on wolał do mojej siostry pójść. Bo i brzuch dziś boli. Jo, raczej. Dwulicowiec i tyle, ten Reksio. Przynajmniej nie pierdnął, kiedy poszedł. W sensie, że o... Do widzenia, zostawię ci smrodka na pożegnanie. O, fakt, to już tutaj. Mam coś do sprzedania. Mogę w sumie te ryby posprzedawać, ale... Wow, na granatnik mi starczy, nawet na... 4! Ale hej, dobra. Coś pójdzie nie tak, to wiadomo. Co ma większy power? Chyba zwykły pistolet ma nieco większy. Obejrzyj, kurde! Ta. Więc będziemy tym atakować. Punisher też jest dobrym pistoletem. W sumie dla mnie to najlepszy pistolet w grze. Jest jeszcze Red 9 i Blacktail. Blacktaila w sumie chyba nie używałem nigdy. Red 9 ma, mimo tego, że ma bardzo dobry atak, to mi zbytnio nie odpowiada, bo... Całą resztę ma powolną. Powolne ten... Powolne przeładowanie. Strzał ma też powolny. Co tam jeszcze? Odrzut ma spory, nawet jak kolbę kupisz i dużo zajmuje miejsca. Tym bardziej jak kolbę kupisz. Ale dużo ludzi lubi Reda 9. Pamiętacie o tych wrotach? Właśnie temu były zamknięte. Zaraz zobaczycie czemu. No on oczywiście stoi, nie ustrzeli nikogo. Oh my god, to troll!
Nie dość, że brzydki, to śmierdzi bardziej od nich. Trzeba było zamykać bramy? Tak byście mogli uciec. O fuck! Widzicie, co on z nimi zrobił? To samo będzie z nami się dziać. Tyle, że my jesteśmy mądrzy. Oni byli głupi. Jej!